Zadanie trzecie. Podczas wysiłku fizycznego w organizmie człowieka zachodzą takie procesy fizjologiczne jak zwiększone zaopatrywanie pracujących mięśni w glukozę, kwasy tłuszczowe i tlen, eliminowanie nadmiaru ciepła z organizmu, usuwanie z mięśni produktów przemiany materii, np. kwasu mlekowego i dwutlenku węgla. Procesy te możliwe są dzięki zmianom w pracy komórek, narządów i układów. Przykłady takich zmian Przedstawiono poniżej: 1. Rozszerzenie naczyń krwionośnych w skórze, 2. Większa częstotliwość i pogłębienie oddechów, 3. Nasilone wychwytywanie glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych z krwi przez włókna mięśniowe. Oceń, czy w tabeli trafnie przyporządkowano zmiany w pracy komórek, narządów i układów, czyli 1 do 3 do procesów fizjologicznych człowieka wykonującego pracę fizyczną w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Zaznacz T, tak, jeśli przyporządkowanie jest prawidłowe, albo N, nie, jeśli jest nieprawidłowe. 1. Eliminowanie nadmiaru ciepła z organizmu jest ułatwione dzięki procesom numer 1 i 2. Jest to prawda. Ciepło może być eliminowane za pośrednictwem powierzchni ciała. Dzięki rozszerzeniu naczyń krew płynie wolniej przez co jest w stanie oddać więcej ciepła. Tak samo, szybsze i głębsze oddechy umożliwiają usunięcie nadmiaru ciepła za pomocą pary wodnej w wydychanym powietrzu. 2. Usuwanie produktów przemiany materii, np. kwasu mlekowego i dwutlenku węgla z włókien mięśniowych do krwi, jest możliwe dzięki mechanizmom 1 i 3. Jest to zdanie nieprawdziwe. Owszem, kwas mlekowy jest usuwany dzięki przepływowi krwi ale dwutlenek węgla usuwany jest poprzez płuca, czyli zdanie numer 2. 3. Zaopatrzenie pracujących włókien mięśniowych w odpowiednią ilość substratów oddychania tlenowego jest możliwe dzięki mechanizmom numer 2 i 3. Jest to zdanie prawdziwe. Substratem oddychania tlenowego jest tlen wpierany w płucach i transportowany przez krew, oraz glukoza bądź kwasy tłuszczowe transportowane również za pośrednictwem krwi. Zobacz treść zasad oceniania. Nazywam się Dominik Mukrecki. Z wykształcenia jestem lekarzem, a korepetycje to moja pasja. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy, wejdź na www.darmowekorepetycje.pl, następnie kliknij zakładkę Nauczyciele i wejdź na mój profil. Do zobaczenia na zajęciach.